na kolejnym wyjeździe. Dzisiaj jest 4 stycznia. Chciałem Wam pokazać, jak podchodzę do tej wody, gdzie jest bardzo zimno. A przede wszystkim chciałem Wam przybliżyć, jak udało mi się wygrać ostatnie zawody właśnie na tym łowisku. Jaka taktyka, jak ja do tego podchodzę. Dlatego zapraszam Was, pokażę po kolei co i jak. I zaczynamy. Na początku chciałem Wam pokazać, co będę dzisiaj używał i dlaczego. Mam do tego pelet, ale on jest namoczony dosłownie na 20 sekund odlany, bo potrzebuję go twardego, żeby po prostu dolać hybrydę, żeby wyszło mi coś takiego. Na to będę łowił, tym będę nęcił. Do tego mam czarny dla odmiany, że jak będę miał branie i będą mi gdzieś gasły te brania, będę właśnie starał się te zmieniać. To jest nowość na 2024, który testuję od jakiegoś czasu, żeby mieć wszystko sprawdzone. Do tego mam Sweet Mixa, czarny, bo będę miał dwie linie, na której będę chciał odławiać każdą rybę. Czy to będą leszcze, czy to będą karasie, czy to będą karpie. I do tego mam jasną zanętę, bo tu jest jasne dno, piaszczysty, dlatego tu będziemy używać jasnej zanety. Będziemy po prostu rolować, będziemy starać się dostosować do ryb. I to co? Wędki mam wygruntowane. Przede wszystkim mam 11. Jest to hybryda 24-gramowa. Nie będę rzucał ciężkimi metodami. Jest tu w miarę płytko, około 1,5 metra. Taki jest właśnie zbiornik tutaj na Barstone. I to będzie. Podaję na początek tutaj. Robię w ten sposób, że podaję bardzo delikatnie i do tego dobijam lekko. To jest coś na tej zasadzie. Aby tylko mi to doleciało, uderzyło taflę wody i żeby zanęcić. Podaję takie dwa podajniki. Ja tam mam zaklipowane na 40 obrotach. Czyli lecimy. Nęcę, mam brany punkt na drugim brzegu, tam gdzie będę chciał łapać. Bardzo staram się precyzyjnie nęcić. Czyli za każdym razem rzucam, odkładam. Bo od tej linii zacznę łowić. Zobaczymy w ogóle, czy ryba jest blisko, czy daleko. I podaję takie dwa podajniki. Delikatnie, aby tylko nam to doleciało. Druga linia, znowuż jest, 15 obrotów dalej. Czyli chciałem odsunąć się od tej linii, gdzie tu będę łapał na samym początku. Ta linia będzie właśnie troszeczkę inna. Tutaj podam troszeczkę grubiej tego towaru. Dlatego tutaj leci to samo, ale tu będzie tylko czysty pelet. Na górę jeszcze dodaję czarny pelet. I to tak wygląda. I tak podaję dwa podajniki. Na dystans 55 obrotów. Drugi rzut, jaki wykonam, będę starał się tam donęcić, ale będę chciał zerwać też o taflę wody. Nie chciałbym, żeby ta metoda mi spadła do samego dna i zerwać, bo powstanie taki, nie wiem jak to nazwać, ścieżka, gdzie będzie tego towaru za dużo. Dlatego staram się teraz właśnie wykonać ten drugi rzut, żeby rozwalić tą taflę wody, żeby zrobić taką plac, powiedzmy 2 metry kwadratowe, żeby te ryby jak najdłużej utrzymywać. Z tego względu, że będę wchodził na bliską linię i tutaj chcę poświęcić przynajmniej te 15-20 minut, zobaczyć co się dzieje, jak tutaj nic nie będzie, to wtedy wyjeżdżam na dalszą linię. Dlatego tak jest moje podejście. Dzisiaj mój zestaw, tak jak mówiłem wcześniej, hybryda 24 gramy. Dlatego, że jest zimno, nie chciałbym, żeby ten towar się rozwalał wokół, tylko chciałbym utrzymywać towar w samym podajniku. Do tego haczyk 16, żyłka 0,14 na bagnecie, żyłka główna standardowo 0,26, tutaj się nic nie zmieniło. Do tego wędka jest
bardziej miękka, parabeliczna, dlatego że chcemy łapać leszcze, karasie, karpie i chciałbym naprawdę mieć tą wędkę dostosowaną do każdej ryby, żeby nie było zbyt sztywna, bo mam kije, które są sztywne, gdzie potrzebuję typowo na same karpie, a tutaj na to właśnie łowisko, gdzie będzie mieszana ryba, właśnie te kije wybieram. Teraz nabijam łowtersa. Pierwszy rzut będę wykonywał. Łowters oczywiście staram się, to jest STP1. Obcinam go tak o połowę, takiego małego zgryzka robię. Do tego kładę metodę, ale tutaj jest bardzo ważne teraz, bo nie chciałbym nęcić. Tu bijam w miarę mocno. Widzicie? Bardzo mocno, jak plastlinę. I tutaj robię takie właśnie miejsce na łowtersa. Chodzi o to, że po prostu chciałbym, żeby to za każdym razem mi wracało. A na górę, żeby donęcać, podaję dosłownie kilka ziareczek, zobaczcie. I to chciałbym, żeby tylko mi to przytrzymało. Do tego zabijam zanętą. To mam ich zapracować od razu, czyli jak jest ryba tam w łowisku, chciałbym, żeby po prostu to się rozpuściło. Jak jest ryba, będzie od razu branie. Jeśli nie, to ten, który ubiłem tutaj bardzo mocno, jak plastelinę, pozwoli mi na to, że dodatek greena będzie wypuszczał zapach. No to będzie mi tam pracował, będzie ryby mi ściągał pod samą metodę. Takie jest moje podejście, wykonuję pierwszy rzut i patrzymy, co się dzieje na bliskiej linii. Teraz co robię? Mierzam tu dłonie. Dwa razy wykonałem po 10 minut. Nie było obcierki, nie było żadnej sygnalizacji. Dlatego staram się teraz właśnie wejść na tą dalszą linię i zobaczyć, czy tam jest ryba. Bo dlatego, że wykonałem dwa rzuty, było zanęcone i mi się wydaje, że jeśli ryba tam jest, to tam to powinna wziąć. Dlatego robię to samo, tylko to tutaj. Robię wszystkie pelety. Te, które tutaj mam zlipowane z glinem, mieszankę taką, bardzo delikatnie. Wtedy na wierzchu. Staram się też nie podawać dużo towaru. Praktycznie pokażę rybę. Miałem teraz taką sytuację, że z bliskiej linii, gdzie dwa razy wykonałem rzut, nie miałem brania i wyjechałem tam dalej. Co się okazało? Pierwsze branie miałem po 8 minutach. W drugim rzucie miałem branie i złapałem karasia F1 po 5 minutach. I teraz miałem mojego leszczyka po dosłownie 7 minutach. Teraz co robię? Staram się zostawić to łowisko i chcę przejść teraz na bliski dystans i sprawdzić tutaj, czy jest jakaś ryba. Obojętnie, czy jest, czy nie będzie, chciałbym, żeby poprzednie łowisko trochę się uspokoiło i żeby te ryby, których nie udało się tam wyłapać, żeby naszły i spokojnie się poczuły. Dlatego przyszykowałem czysty pelet wymieszany z czarnym, żeby tam po prostu zostawić trochę tego towaru. Druga opcja jest teraz, że wracam tutaj na dwa rzuty i będę czekał 8 do 10 minut i z powrotem wracam tam. Tak wspomniałem, teraz wchodzę na tą dalszą linię. Bardzo ważne jest, żeby ustawić tutaj sobie fajnie łowtersa. I tam jest ta linia, tak jak mówiłem, z samym peletem. Tu blisko rotuję sobie albo tą jasną zanętą, albo słodką. Ryby odpaliły. Bardzo fajnie. Nie ma co narzekać, brania są naprawdę bardzo, bardzo częste teraz, potrafię mieć nawet między 2 a 3 minuty. I teraz chciałbym pokazać, co zrobić, jak mamy bardzo często brania. Czyli już nie ubijam mocno, tak jak ubijałem, że tak było, uciskane mocno. Teraz staram się uciskać bardzo delikatnie, dlatego że ryby zaczęły żerować, to po prostu delikatnie tylko dociskam. I tyle. Dlatego mam jasną, ciemną zanętę. Zaczynam tym właśnie rolować. Widzicie? Tu lekko nam, jak tutaj dociskłem, powstała taka górka. To staram się ściągać, żeby za dużo towaru też nie podać. I kładę. I tutaj mamy różne opcje.
przykładam delikatnie, aby tylko przykleić. Ewentualnie mogę zrobić jeszcze tak, że po prostu mogę podać tak, podać czarną zanętę. Kwestia jest, żeby się dopasować danego dnia do danej ryby, jak one chcą. Przy karasiach fajnie jest, żeby zmieniać co chwilę, bo karasi uwielbiają non-stop coś innego. Nawet potrafię zmienić łowtersy. Łapię teraz powiedzmy na STP1, mogę zmienić to nawet sekreta różowego, pomarańczowego, białego. Nie ma znaczenia. Aby non-stop, jeśli wiecie, że już zaczęły wam odpalać te ryby, zmieniajcie co chwilę, a naprawdę możecie mieć fajny efekt. I lecę pod kolejną rybę i zobaczymy, co się działo. Zobaczcie, tylko po zarzuceniu 42 sekundy jest drugie branie. Pokazuje, jak ważne jest, żeby łowisko szło czoło. Nie można za dużo rybkę złapać łowiska, bo po prostu te ryby to widzą i odskakują czasami, czasami czego długo nabrali. Dlatego tak mówiłem wam wcześniej, teraz po tej rybie zostawię to łowisko, nie będę donęcał, po tej porze nie donęcam nigdy. I staram się właśnie wjechać teraz na drugą. Drugą. Tam poświęca tak samo. Dwa rzuty. Właśnie robię na zawodach. Cienki przykłon, mały haczyk i naprawdę mogę mieć fajną zabawę w styczniu. Zobaczcie, jaki piękny styczniowy karp. Na koniec chciałbym podsumować to moje wędkowanie. Tak jak widzieliście sami, dwie linie okazały się bardzo trafne. O tej porze roku staram się nie nęcić też za dużo. Tak mieliście okazję to zobaczyć, jak to wygląda u mnie. Rotacja dwóch linii pozwala na to, że po prostu też nie odławiamy zbyt dużo ilości ryb w danym łowisku. Starajmy się tam złapać 2-3 ryby maksymalnie, uciec z tego łowiska na 10-15 minut, 20 minut, to zależy jakie łowiska są. I pozostać na tych łowiskach. Potem, czy złapiecie, czy nie złapiecie, wrócić z powrotem, da wam więcej ryb złapane. Tak zobaczyliście u mnie. Mam nadzieję, że spodobało wam się. Co tu więcej mogę powiedzieć? Numerem jeden dzisiaj okazał się STP1. Zanęta Super Mix. Tak mówię, dodawanie, zmienianie, Super Mix, pelety. To jest wszystko, chodzi o tą rotację, żeby po prostu danego dnia trafić rybę. To co? Zapraszam was do subskrybowania kanału i widzimy się na kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.